Galerii Tyle Światów Oświęcimskiego Centrum Kultury od 27 sierpnia do 20 września 2020 roku można oglądać wystawę bez wystawy. Prace 14 artystów z powiatu Dachau i powiatu oświęcimskiego. W maju bieżącego roku w Galerii KVD w Dachau, mimo wszystkich przeciwności losu, zorganizowano wystawę pod tytułem Wystawa bez wystawy. W odpowiedzi na ten spontaniczny pomysł powiatu Dachau zorganizowania małej wystawy, na której prezentowane były dzieła artystów z regionu Dachau i Oświęcimia, zorganizowano bliźniaczą ekspozycję w Polsce – Wystawa bez wystawy. Autorom zależałoby pokazać, jak wiele ta współpraca znaczy i jakie więzi między mieszkańcami naszych powiatów i miast powstały. Zapoczątkowane 3 dekady temu spotkanie artystów z Dachau i Oświęcimia z czasem okazało się impulsem do poszerzenia współpracy w innych obszarach. Ukoronowaniem twórczego porozumienia polskich i niemieckich artystów było zawarte 25 lat później partnerstwo pomiędzy Landratem Dachau i powiatem oświęcimskim, obejmujące m.in. współpracę w dziedzinie kultury, edukacji, gospodarki czy sportu. Trzydzieści lat pracy, wiele wspólnych przedsięwzięć artystycznych, dziesiątki wystaw w wielu galeriach w Polsce, w Niemczech oraz w Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie i Słowacji. Setki obrazów, tysiące słów, nieprzeliczalne chwile radości stworzenia i nocnych konwersacji.